Dariusz Polmański, tuż po zwycięskiej walce na gali w Brodnicy. Powiedz, Darku, dobrze ci się dzisiaj walczyło? Pierwszy raz, wiadomo, emocje, pierwsza zawodowa walka, debiut. Jakiś stres na pewno, tak? Chciałem to inaczej zakończyć, no tak wyszło jak wyszło, sędzia przerwał po drugim liczeniu, w drugiej rundzie. Ta pierwsza runda była taka bardzo rozpoznawcza, tak? Myślałeś, że potoczy się, powiedzmy, to tak, że będziesz, powiedzmy, z rundy na rundę zyskiwał przewagę i, powiedzmy, gdzieś tam ostatecznie zakończysz ją finałem, czy, powiedzmy, przed czasem, czy na punkty? Taki był zamiar, takie było założenie razem z trenerem, żeby po prostu go w pierwszej rundzie wybadać, w drugiej już go powoli zmiękczać, bo z tego, co widzieliśmy z ustaleń z Hamburga, z filmów oglądanych wcześniejszych, jest to dosyć twardy zawodnik, potrafi przyjąć, oddać, wstać i dalej. I dlatego nie rzucałem się w pierwszej rundzie, żeby nie stracić kondycji i żeby nie samemu gdzieś w tych rundach. Po prostu napocząć go powoli gdzieś tam, powiedzmy, w połowie gdzieś go pogonić wtedy ostrogonić. Druga runda. Powiedz, wybór tego niemieckiego rywala to jest taki wybór dlatego, że zamierzasz walczyć na niemieckim rynku, bo tak jak powiedziałeś, gdzieś tam w grudniu jest planowany chyba twój pojedynek w Niemczech, tak? Tak, dokładnie. 8 grudnia w Hamburgu. Niemiec, dlaczego Niemiec? Generalnie założenie jest takie, że już nie mam za mało, to znaczy mam dużo lat, tak? 32 lata, także już jestem dosyć młody. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby rozwijać się powoli, tak? Toczyć 15-20 walk z jakimiś tam słabymi rywalami. Staram się dobierać z dobrym już rekordem, tak? Dokładnie. No był to taki zawodnik, nie był to zawodnik finezyjny na pewno, techniczny, ale... Nie był to zawodnik finezyjny, jeżeli chodzi o technikę, ale bardzo twardy z walk, które wcześniej oglądaliśmy, czy walczył właśnie z Włochem, czy z Ukraińcem. Poprzeczkę sobie podwyższam, jest zaplanowane, że w piątej walce mojej, jeżeli oczywiście będę wygrywał, zawalczę z Michaelem Trebantem. Jest to generalnie... niemiecki zawodnik. Dokładnie, niemiecki zawodnik. Czołówka, można powiedzieć, że światowa, bo jest w pierwszej dziesiątce na świecie w tej chwili. Walczył chyba 3 czy 4 lata temu, już nie pamiętam, z Andre Bertą, mistrzostwo świata, także czołówka, także no zobaczymy, jest taki zamiar. W piątej walce możliwe, że jeszcze już w następnym roku, pod koniec następnego roku, jak tak będzie mi się dobrze wszystko układać. Darku, byłeś tu jednym z organizatorów chyba tego eventu ogólnie. No, pomysłodawcą i organizatorem. Łatwo to było pogodzić? Właśnie nie, powiem szczerze, że zrobiłem to pierwszy i ostatni raz. Na pewno nie zrobię, że będę organizował coś i jeszcze walczył. No, po prostu treningi też nie były takie jak trzeba. Cały czas stres związany z organizacją. Tak. Ale gala chyba wypaliła. Jesteś zadowolony z tego, tak. Co... Czy siedziałeś cały czas w szatni, czy Nie, właśnie nie. Cały czas biegałem tutaj. Nie miałem czasu generalnie nawet dobrze się rozgrzać. No, tam 10 minut, żeby trochę się poruszać. Bo cały czas jakieś zapytania, to do góry, to tu, to tam, to do szatni, to scenarzystów, do zawodników, bo jakieś pytania, problemy. Także no, pierwszy, ostatni raz. Zadowolony jestem, że gala się udała. Bo... Myślę, że się udało, że się, może wiadomo, wszystkim się nie dogodzi, ale myślę, że się podoba. Ale no właśnie, bo wspaniała publiczność. No, przyznam szczerze, że jeździmy po różnych galach i trzeba przyznać, że po prostu no, pełna hala to jest po pierwsze. To jest jeden z sukcesów, a powiedzmy też bardzo sportowy doping, tak? Nawet ludzie, powiedzmy, po przerwaniu tej walki jakoś strasznie niezadowoleni nie byli tutaj, właśnie. Tak? No ja trochę byłem, no bo chciałem, żeby to inaczej, bo to wiadomo jak jest, tak? Każdy by chciał, żeby to inaczej się zakończyło. I na pewno kibice. No, ale chyba tak wcześniejsze twarde walki dostarczyły tych powiedzmy emocji. Myślę, że każdy coś dla siebie znalazł. Na pewno byli kibice od MMA, którzy tylko w MMA. Mm-hmm. Mają jakieś tam podobanie. Boks K1, także było też pokazy z kickboxingu, amatorski boks. Także myślę, że każdy coś dla siebie znalazł. A powiedz, jak ty jako bokser oceniasz te walki K1? Twarde, mocne, brutalne, nie? K1 czy MMA? Znaczy, obojętnie, czy K1 czy MMA, bo ja? Jedna walka tylko K1 tutaj tak, była, tak? Tak, no nie widziałem, jak się skończyła. Byłem w szatni wtedy. Przed czasem. Tam wiem, że ktoś zabierany był przez pogotowie, tak? Ale to nie akurat, nie w tym przypadku K1? Chyba. Nie w K1, bo tam ręka chyba pękła komuś. Aha, także powiem tak. Generalnie na pewno bardzo widowiskowe są walki w stójce. Jeżeli już mówimy o MMA, parterze,
no to jeżeli są tam dosyć szybkie, dynamiczne akcje, potrafią się zawodnicy naprawdę przerzucać, uderzać z góry, no to też jest to widowiskowe, ale jeżeli już tam są takie bardziej, już są, przytulają się, już są zmęczeni, wiadomo, że to nie można od nich nic wymagać, stres, cały czas napięcie mięśniowe, bo to wiadomo, że w parterze, tak, to tak wyczerpuje, 5 minut to jest dosłownie jak dla kogoś godzina, tak, także dla kogoś, kto siedzi, ale tutaj to jest zupełnie co innego. Presja, no, presja, także tu jest. Darku, no cóż, gratulujemy zwycięstwa, pierwszego zawodowego zwycięstwa na swoim ringu, bo to też nie jest łatwe, jest to dodatkowe obciążenie, no i organizacja gali, gratulujemy naprawdę świetnej gali. Dziękuję bardzo. Dla portalu Fightsport, Dariusz Polmański, prosto z Brodnicy, 7 października. Dziękuję.